Dzień dobry, witam was serdecznie. Z tej strony Radio Bike, ma na imię Michał. Słuchajcie, dzisiaj w końcu piękna pogoda, więc jadę. Nie za długa będzie to dzisiaj wycieczka. Jadę tam, gdzie ostatnio byłem, na Brynicę, koło Wojkowic. Także zobaczymy rzekę i to, te wały, co tam chciałem wcześniej zobaczyć, jak przejeżdżałem na Warzantownię. Zobaczymy, czy uda się dzisiaj cokolwiek nagrać z drona i tyle. No troszeczkę wieje, ale sądzę, że ptaszysko sobie z tym wiaterkiem poradzi. Także jedziemy. Brynica. Piękna pogoda, a ja siły nie mam. Siedzi się cały tydzień w domu, słuchajcie. Tu piwko, tu jakieś winko, a ruchu zero. Pogoda tak była wspaniała przez ostatni okres, no że naprawdę żyć nie umierać. Także dzisiaj, tak jak widzicie, bezchmurnie praktycznie, no to mała rozgrzewka przed jakimiś dłuższymi trasami. Jest kilka tras, także jedziemy. Bardzo fajne miejsce ta Brynica, ta rzeka tam w Wojkowicach. Będę miał okazję wypróbować tą aplikację, co wam wcześniej mówiłem, Litchi, i zaplanowałem sobie trasę na komputerze i zobaczymy, jak to wszystko w praktyce wyjdzie. No w lesie, słuchajcie, dosyć mokro jest jeszcze, także no tak przypuszczałem, że będzie błotko. Dobrze, że założyłem ochraniacze na buty. No i skoro tutaj będzie takie błoto, to na tym wale tam na pewno też będzie ciekawie. Także chyba nie pojeżdżę po tym wale, ale mam nadzieję, że uchwycę fajne ujęcia. A tymczasem w lasku bardzo przyjemnie, super, także tylko się cieszyć. Elegancko. Jedziemy sobie dalej, fajnie. I śmigamy. Powiem wam, tak mi brzuch przeszkadza, tak mi się źle jedzie. Jakaś tragedia. Nie wchodzę na wagę, bo się boję, co ona pokaże. A może pokazać niedobre wieści, tylko złe wieści. W 100% jestem tego pewny. No i prawie jesteśmy na miejscu. Zaraz sobie wybiorę miejsce, w którym rozpocznę naszą przygodę powietrzną i zobaczycie, jak to wygląda. No warunki na tych wałach są no nie za fajne, dlatego sądzę, że nie będę tutaj jeździł. Ale tu, gdzie się da, to postaram się wjechać i wszystko nagramy. Dobra. No to tutaj bije fajne miejsce i zobaczymy. A nóż akurat może się uda i coś nagramy. Dobra, na razie sobie tutaj stanę i będziemy obserwować, co się będzie działo. Gotowania trwają, słuchajcie. No a my zaczniemy gdzieś mniej więcej stamtąd, polecimy tam daleko, tam obkrążymy całe tutaj w koło i wrócimy do punktu startu. Także no miejmy nadzieję, że uda mi się to teraz zrobić. Powiedziałem wcześniej, że mam aplikację Litchi, tam ustawione wszystko jest tak jak trzeba, no to mam nadzieję, że wszystko się uda. No to co, zaraz startujemy i tyle.
No troszeczkę polatałem, słuchajcie, tak jak żeście widzieli. Natomiast, no kurczę, bardzo niemiła niespodzianka mnie spotkała. Nie przetestowałem tego w domu, tej aplikacji liczy i miałem zaplanowane punkty, z którego miał mój dron sobie na tej aplikacji lecieć. No i niestety klapa, już nie chciało mi się w to bawić, muszę to w domu sprawdzić, jak załadować te punkty. Zalogowałem się na stronie liczy, były tam wszystkie, a natomiast na aplikacji nie wiem, coś mam zrobić. No po prostu nie przygotowałem się, także mówi się trudno. My troszeczkę tutaj pojeździmy, zobaczymy co tutaj jest, jak to wygląda. A dosyć to bardzo fajnie wygląda, jakiś most jest czy coś takiego. Proszę bardzo, no zaraz sobie stanę i wypiję kawusie. Także i troszeczkę posiedzimy. A tak jak widzicie, na tych wałach wszędzie dosyć sucho jest, także można sobie trochę pojeździć. Także jedziemy. Idziemy tutaj na ten most. Zobaczymy, co tutaj fajnego jest. Jak to wszystko się prezentuje. Na pewno będzie dosyć ciekawie. No i słuchajcie, chyba sobie tutaj wezmę rowerek i wypiję tutaj kawę. Proszę bardzo. Całkiem fajnie na takim moście, na wale, elegancko. A że sądzę, że dalej nie ma co jeździć, także
widzieliście z góry, jak to wszystko wygląda. A ja sobie zaraz wypiję fajnie kawę. No to zdrówka, dobra kawusia, przyjemnie w słońcu, bardzo fajne miejsce na spacery, także nic dodać, nic ująć. Troszeczkę wiatr wieje, ale w zupełności nie przeszkadza mi to w delektowaniu się w tak fajnym miejscu. No właśnie, pieprzony wiatr narobił szkody i idę rower podnieść. Mam nadzieję, że się nic nie stało. Rower całe szczęście, nic się nie stało, upadł na takie drobne rzeczy, także wszystko jest ok, zero śladu jakiegokolwiek po upadku, uff, całe szczęście. Normalnie cholerny wiatr zawsze coś narobi. Kawa wypita, więc jadę teraz do domu. Zobaczyliście to fajne miejsce Brynice i miejsce, w którym można i pobiegać, i przejechać się po tych wałach troszeczkę. Dużo nie jeździłem, no bo w sumie to, co widzieliście, no to widzieliście na filmie, jak to wszystko wygląda. Chciałem wam tylko przedstawić taką fajną miejscówę blisko. No i teraz już wracam do domu. Romecik stoi. No a ja, słuchajcie, dzisiaj jeszcze mam dużo rzeczy do roboty, więc mam nadzieję, że najbliższe jazdy będą fajne, będzie pogoda i będzie można się wybrać gdziekolwiek jeszcze indziej, inne fajne miejscowe. Także pozdrawiam was serdecznie z urokliwego miejsca Brynica, Wojkowice, i pozdrawiam was serdecznie, Radziu Bań, trzymajcie się, cześć.